Szanowni Państwo, w imieniu redakcji Gazety Uniwersyteckiej zachęcam do zapoznania się z najnowszym wydaniem naszego uczelnianego czasopisma. W numerze majowym relacja z uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UG profesorowi Krzysztofowi Pomianowi, artykuł na temat powołań prorektorów i dyrektorów jednostek uniwersyteckich na nadchodzącą kadencję, relacja z konferencji Polska w Unii Europejskiej 2004-2024, współpraca, osiągnięcia i wyzwania, artykuł na temat jubileuszu 75. urodzin profesora Stefana Chwina, relacja z wieczoru literackiego profesor Beaty Morzejko, poświęconego książce Księżniczki i inne o 6 średniowiecznych władczyniach, szlachciance i pisarce, relacja z dni użytkowników systemu Omega, wywiady z dr Katarzyną Szlachetko i profesor Eweliną Król, artykuł na temat powieści profesora Jerzego Limona, Kaszubska Madonna oraz poświęconego jej spotkania, relacja z drugiego przeglądu kapel studenckich Fanfar, artykuł o kulturowym i politycznym wymiarze języka internetowych memów, artykuł na temat majowego i nie tylko majowego wypoczynku, artykuł na temat raportu Student w pracy 2024, relacja z Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich KEKS 2024, artykuł o działalności Koła Naukowego Studentów Germanistyki UG Translator, przegląd wydarzeń z życia uczelni oraz kolejna krzyżówka. Zapraszam do lektury.